bardzo serdecznie. Z tej strony Ewa Rzeźniewska, Polsat Media, program Hoj Polonia, a dzisiaj naszym gościem jest Monika Mączka, na którą czekałam dosyć długo. No, ale udało się w końcu i dzisiaj porozmawiamy na temat książki Moniki. Jestem warta miliony, która ukazała się w grudniu, dobrze mówię, czy jeszcze w listopadzie? Tak, witajcie serdecznie. Nazywam się Monika Brinkman-Mączka. Ewa, przepraszam, muszę skorygować. Mączka to moje panieńskie, jednak ślub jest, mąż jest i Brinkman też musi być. Tak, książka się ukazała w listopadzie, cieszy się bardzo popularnością, więc nie spodziewałam się. Jestem miło zaskoczona. Powiedz, dla kogo napisałaś tą książkę i co tobą w ogóle motywowało, że wzięłaś się za pisanie tej książki? No a najważniejsze pytanie to, czy ona powstawała rok, dwa, czy to był taki projekt, który trwał już od dawna? Powiem szczerze, że długo, bardzo długo się zbierałam do jej pisania. Zaczęło się to 15 lat temu. Zaraz jak przyjechałam do Holandii i zaczęłam tutaj doświadczać różnych sytuacji. Książkę pisałam 15 lat. Nie dlatego, że wolno piszę, a dlatego, że po prostu bardzo są wzruszające historie w niej. Starałam się po prostu jak najkrócej to opisać, żeby to jakiś gruby tom z tego nie wyszedł, bo to można rozciągnąć i rozciągnąć i rozciągnąć. Więc jest bardzo delikatna opowieść małej dziewczynki, która chciała być bardzo fryzjerką i po prostu na drodze stanęła mama. Także był to przełom dla mnie po prostu w momencie, kiedy zaczęłam pisać, byłam już w Holandii i jednak zostałam tak troszkę rozdzielona między Polską i Holandią, więc spotkałam się z różnicami kulturowymi i gdzieś tam doświadczałam różnych rzeczy i wszystko po prostu, wszystkie emocje, cały ten nastrój panujący po prostu we mnie, w mojej duszy, staram się jak najlepiej gdzieś zapisać. Jednak najgorsze było dla mnie to, że pisałam to na kartkach długopisem, ołówkami, pisakami. Później to wszystko, te zbiory zebrać, na komputer usiąść i to było najgorsze. A dlaczego najgorsze? Nie dlatego, że znowu czas i dlatego myślenie i w ogóle, ale powracanie do tych wszystkich historii. Dlatego między innymi to pisanie 15 lat zajęło mi tak długo, ponieważ napisałam jedną kartkę, płakałam, ryczałam, zamykałam. Wracałam później do tego, musiałam przeczytać, gdzie skończyłam, żeby dalej iść. I za każdym razem gdzieś tyle po prostu w życiu przeszłam, że ciężko było to złapać w jedno. Ja zastanawiałam się, po co to, komu ty chciałaś to przekazać, co to by motywowało, bo to jest chyba najważniejsze pytanie. Jestem kobietą na emigracji, więc każda z nas, wyjeżdżając za granicę, obojętnie do jakiego kraju, zabiera coś też ze sobą. I u mnie, pomimo różnych sytuacji, które zaszłam w Holandii i które mnie spotkały, ludzie gdzieś spotkałam się też z zazdrością, z jakąś tam delikatną dyskryminacją i w ogóle, więc to mi dało jeszcze bardziej większego kopa, bo już jeżeli ten hejt do tej pory, który zniosłam i wrzuciłam na swoje łopatki i dałam radę i przeszłam to i nie poddałam się psychicznie, a nie oszukujmy się, że to jest nie lada wyzwanie opisać takie trudne sytuacje. Zdałam sobie sprawę, że to może też pomóc wielu innym kobietom, bo przemoc domowa, czy alkohol w domu, to co się odbywa w tych domach małych dziewczynek, jest później przekładane na życie dorosłe. I ja jako dorosła osoba, dorosła kobieta, znalazłam w sobie taką wewnętrzną siłę, żeby podzielić się z tym innymi kobietami, żeby nie czuły się też same. Bo każdy tak naprawdę w mojej książce znajdzie coś dla siebie. Ja rozumiem, ale dalej będę dalej drążyć ten temat, dlatego że wydaje mi się, że też ta książka powstała dlatego, aby niejedną kobietę postawić na nogi, prawda? Przynajmniej ja mam takie odczucie, czytając tą książkę, kiedy ją przeczytałam. Myślę, że to jest też książka skierowana do wielu kobiet, które gdzieś są tutaj w Holandii zagubione i ty jakby własną osobą, własną historią swojego życia, bardzo trudną, udowadniasz, że chociażbyś, nie wiem, jak miała ciężko w życiu, jak trudno by ci nie było, to zawsze jest szansa, żeby stanąć na nogi i żeby stworzyć coś, o czym
dana kobieta marzy. I ta twoja książka jest jakby pokazaniem tego, że jest to możliwe i że każda z nas właśnie może stanąć na te nogi i stworzyć sobie taki świat, jaki sobie wymarzyła. Dokładnie. I na co dzień spotykam się z bardzo dużą ilością kobiet w salonie fryzjerskim. To nie jest tylko tak, że robimy fryzury i strzyżemy. Przychodzą też kobiety, które się też otwierają. Kobiety, które po prostu mają gdzieś coś do przekazania, chcą się gdzieś zrelaksować, chcą gdzieś opowiedzieć coś o sobie. I jestem osobą, która czuje zaraz. Mam bardzo wysoko rozwiniętą intuicję i naprawdę czuję to, kto mnie tak naprawdę potrzebuje, dlaczego mnie potrzebuje. Ponieważ w tym momencie, kiedy ktoś przychodzi do mnie do fryzjera, potrafię przez chwilę, nie wiem, znaleźć komuś pracę, zmotywować do działania. Kobiety, które trafiają do mnie do salonu, ponieważ chcą sobie zmienić fryzurę i chcą pięknie wyglądać, szybko otwierają się po prostu też przy mnie, ponieważ stwarzam też taką atmosferę, że czują się bezpiecznie i mogą mi zaufać. I to nie jest tylko, że robię fajną fryzurę na głowie, ale też staram się im wewnętrznie pomóc. Często się zdarza tak, że zaraz gdzieś pomimo tego, że mam swoje kontakty, staram się znaleźć im też pracę, bądź jakieś inne kontakty, czy jakąkolwiek też pomoc. No, jest ta intuicja na bardzo wysokim poziomie i no czuję, że mogę więcej właśnie. I za każdym razem, jeżeli mam opowiadać, słuchaj, nie jesteś sama, ja przeżyłam to, ja przeżyłam śmierć brata, przeżyłam śmierć siostry, a to i tamto. Jeżeli za każdym razem miałabym to im opowiadać, więc pompuję się strasznie, tracę też tę energię. Dlatego idealnym po prostu manewrem na to jest, tam jest moja książka, bardzo serdecznie polecam. I powiem Ci szczerze, że nie ma klientki, która by nie kupiła takiej książki i wychodzi i zaraz, ja wow, a ja myślałam, że tylko ja mam problemy, że ja, że tyle ty przeszłaś, że przyjechałaś do Holandii, miałaś tylko 50 euro, nic nie znałaś, a takie coś zbudowałaś i jeszcze pomagasz innym kobietom, że ludziom na emigracji naprawdę ciężko jest zrozumieć, że znaleźli taką dobrą duszyczkę, która też wspiera i pomaga i ja przetarłam swoje ścieżki w różnych bankach, pisanie po prostu biznesplanów w swoją firmę. Też pomagam dziewczynom ze szklarni, które ukończyły studia gdzieś w Polsce, żeby wróciły w te zawody, które ukończyły w Polsce. Dlaczego nie? Dlaczego mamy czuć się gorsze? Wcale tak nie uważam. Jest polskie rzemiosło na tak wysokim poziomie. Polskie studia i w ogóle mamy taki Polak potrafi, nie na darmo kiedyś to ktoś nazwał, bo naprawdę daje nam deskę, a potrafimy zrobić z niego stół, krzesło i nie wiem co tam jeszcze, także jesteśmy mega wielofunkcyjni i no będę, jak tylko będę żyła, to będę wspierać Polaków na emigracji i bardzo to lubię, tak naprawdę dodaje mi to tak naprawdę energii, to, że mogę się podzielić swoją wiedzą i tą motywacją, inspiracją, żeby pociągnąć kogoś, kobietę, bądź mężczyznę, to nie są tylko kobiety. No właśnie, to jest... Są też różnice. To jest właśnie bardzo dobry przykład, bo wiesz, ta książka dla mnie była takim twoim coming outem, bo ten, kto cię nie zna, to widzi cię, tak ja cię przedstawię, tak? Jak można ciebie widzieć jako po prostu zadbaną kobietę, która osiągnęła sukces, która sobie robi to, na co ma ochotę. No i też na pewno wielu tobie się przyglądających ludzi myśli, no tak, masz męża Holendra, tak, byłego polityka, postać nietuzinkową i niebanalną, więc to on pewnie ci ufundował ten zakład dla kaprysu, no i masz to, co masz. Wiesz, to są takie zazdrosne spojrzenia ludzi, którzy gdzieś w
w pewnym momencie zakopali się w jednym miejscu, tak, okopali się fosą, no i siedzą tam gdzieś na tych tulipanach. Oczywiście ja nie mówię, że to jest coś złego, prawda? Ale którzy właśnie z tej frustracji, z tego, że już zapomnieli, że można o siebie zawalczyć, że można zrobić coś więcej, właśnie mają taki tok myślenia. I wiesz, dla mnie, kiedy czytałam tą książkę, to od razu pomyślałam sobie, o, to jest fajne. Ona pokazała, że to jednak nie jej mąż, tak, ufundował jej ten zakład, że przebyła naprawdę wyboistą drogę ze Szczecina do Holandii, tak. Też w książce opisujesz swój wyjazd do Wielkiej Brytanii, wszystkie perypetie, które przeszłaś, ile razy upadałaś i musiałaś się podnosić, i cały czas odnajdywałaś w sobie taką siłę, po prostu, żeby spełniać swoje marzenia. No i dla mnie to w tej książce jest najbardziej istotne, no i przede wszystkim to, że pokazałaś, że to ty. Własnymi rękoma, własnymi marzeniami, własnym podejściem przede wszystkim do życia, to wszystko osiągnęłaś, co masz. No a jakby nie było, twój mąż jest osobą, która cię wspiera, szanuje, prawda? No ale to nie ona, tylko ta osoba stoi za tym, że zbudowałaś to, co w tym momencie masz. Dokładnie, dziękuję, pięknie to bardzo ujęłaś. I dla wszystkich naprawdę, którzy uważają, że ktoś, kto nie wie, to ja naprawdę zachęcam ludzi, żeby odezwali się do mnie. Ja chętnie opowiem historię, bądź przeczytajcie to po prostu w mojej książce. Numer jeden, od zawsze, od małego, ja byłam zawsze niezależna. I miałam naprawdę w swojej karierze prywatnej i w ogóle spotykałam bardzo wartościowe osoby na swojej drodze. Moi byli chłopacy narzeczeni i w ogóle to też byli naprawdę ustawieni ludzie, to byli milionerzy i w ogóle, ale niech się nie da kupić. Ja już salon swój mogłabym mieć, mam w sumie teraz od 7 lat, ale mogłabym już go mieć naprawdę grube 10 lat temu. Ponieważ miałam bogatego chłopaka Niemca, nie było problemu, mogłam mieć wszystko, co bym chciała, ale nie da rady kupić. I kiedyś powiedziałam, że jeżeli kupię sobie auto, to kupię sobie je sama. Jeżeli kupię sobie salon, otworzę, to zrobię go sama. I dosłownie fajnie, że otworzyłaś ten temat, bo historia, jaka mnie spotkała w banku, ponieważ cały. Sytuacja z salonem moim, jak to się stało, że go otworzyłam, to też jakaś inna sytuacja się wcześniej wydarzyła. Pracowałam 9 lat w salonie fryzjerskim i tak samo zanim w salonie fryzjerskim w Holandii, to też pracowałam na szklarni, też pracowałam na kwiatach. Przyjechałam to po prostu bez języka, bez niczego, więc jakoś trzeba było się zaczepić. Ale że moje ambicje i moja miłość do pracy była tak po prostu mocna, silna, więc popróbowałam sobie parę miesięcy innej pracy na szklarni, przy tych kwiatach, później gdzieś w biurze, ale to nie był przystanek Alaska. Wybierając mój zawód jako 15-latka, ja wiedziałam, że to jest do końca życia, to jest moje kochane, ja uwielbiam grzebać w tych włosach, to jest po prostu, to jest moje. I przyjeżdżając za granicę też wiedziałam, że od razu nie będę, ale prędzej czy później spełnię marzenia również swoje za granicą, więc później via via trafiłam do salonu fryzjerskiego i byłam jedyną Polką, która nie rozmawia perfekt. Jedynie co ja mogłam powiedzieć, to tylko ale skąd chód. Ale ja wiedziałam, jaka jest figura tej klientki, jaka gramatura włosów, jaki kształt twarzy. Potrafiłam idealnie sobie radzić naprawdę bez języka. Dopiero później, pomału, pomału, one obierały mandarynki klientki mojej na fotelu i uczyły mnie języka, wyraz po wyrazie. I do tej pory nie jestem perfekt. I się chwalę na prawo, na lewo, jestem Polką w Holandii, która naprawdę nie rozmawia perfekt po holendersku, pomimo tego, że mam męża Holendra, który jest byłym politykiem. I powiem wam szczerze, że nie muszę być perfekt. Muszę być perfekt tam, gdzie muszę być. A to jest moja praca, to są moje włosy, tam musi być perfekt. Holendrzy muszą wiedzieć, że jestem z Polski, muszą to słyszeć, muszą to czuć, że jestem Polką, która osiągnęła to, co osiągnęła sama dzięki sobie. A że mąż jest, bo był, bo się zakochałam, tak jak wiadomo, jak każda z nas, i pewnie nie jedna Polka też to usłyszała, że gdzieś tam coś tam, bo mąż jej coś pomógł czy coś. Mąż mnie bardzo wspiera.
pomógł mi pisać mój plan do banku. Dlaczego plan też biznesplan do banku? W momencie, kiedy pracuję w salonie fryzjerskim, 9 lat, zdarza się coś w tym momencie dla mnie, gdzie był taki ramp dla mnie. I ja po prostu dostaję paraliżu kręgosłupa i niestety moja kariera się sypie, że tak powiem. Moje marzenia, moje wszystko, ja muszę być, jestem uwiązana na grube pół roku, później na rok w salonie, w domu nie mogę pracować. Zastrzyki, fizjoterapię, chiropraktorzy i nie wiem co tam jeszcze, zrobiłam wszystko, wydałam wszystkie po prostu prawie swoje pieniądze wtedy, jeszcze męża nie było, na to, żeby wrócić do pracy jak najszybciej, bo klientki moje czekały. Zapisy w tym salonie były na pół roku do przodu, to były, ludzie się zjeżdżali z różnych kątów, bo poszła taka reklama naprawdę, że Polka i takie fajne rzeczy robi w ogóle, więc super. Dodam jeszcze, że to salon fryzjerski po prostu nie był jakiś zwykły salon fryzjerski, gdzie każdy mógł tam wejść, bo cała śmietanka polityczna, premier Holandii co dwa tygodnie, ministrowie, naprawdę grubo było, więc dla mnie było bardzo ważne, żeby ta Polka nie była długo na tym dzwonieniu, no ale lekarze kazali po prostu rehabilitować się, więc dla mnie to było bardzo nieprzyjemne. W tym momencie, kiedy jest mi bardzo źle, nominują mnie do nagrody jakiegoś Polaka Roku. Ja muszę ukrywać, bo tak naprawdę ciężko mi było podzielić się z tym, że mój szef tak naprawdę chce mnie zwolnić z pracy na zwolnieniu lekarskim, tak? Bo po 9 latach, co ja dla niego zrobiłam? Całą sercem, całą po prostu parą moją energią, dałam z siebie swoją energię i wszystko, swoje rzemiosło, swój warsztat pracy, żeby po prostu pokazać siebie i zareklamować jego salon jak najlepiej mogłam. On przychodzi taki moment, że on sobie wymyślił, że chce sobie zrobić salon barberski i mu damska fryzjerka już Polka niepotrzebna. Więc co robi? Bierze adwokata, idzie do sądu i panią Monikę Mączkę wtedy próbuje zwolnić. Tak? Jego adwokatem był klient, który ja mu włosy strzygłam, pan adwokat po prostu, gdzie ja mu Polaków, innych klientów też wysyłałam tam. Więc dla mnie to była po prostu taka kosa w plecy na maksa, więc, ale ja jako przedsiębiorca teraz wiem, że nigdy tego bym nie zrobiła, bo bym siadła przy stole, porozmawiała, słuchaj, mam plany takie i takie, zrobię to i to, pomogę ci znaleźć inną pracę. Uważam, że są miliony rozwiązań na każdą sytuację, jeżeli rozmawiamy. W tej sytuacji się to po prostu inaczej potoczyło i ja tak naprawdę trafiłam do tego sądu. Nigdy nic nie ukradłam. Nigdy nic nie zrobiłam, żeby trafić do sądu. Dla mnie przejeżdżanie koło tego sądu gdzieś przez przypadek to było po prostu rozwolnienie. To było po prostu, to był stres, to było jak to się stało, dlaczego ja, no bardzo mi było ciężko. Tylko małe grono wtedy moich osób wiedziało o tym. I to był też taki ten czas, gdzie ja wtedy poznaję mojego męża. I to takie słoneczko w tych czarnych chmurach. I koleżanka mi powiedziała, no Monika, ale to jest znany Holender. Ja mówię, no i co? A jestem znana Polka. Więc to też fajnie się poznaliśmy, fajnie i wesoło było. Ale dalej byłam w tym konflikcie po prostu z moim pracodawcą. Więc co robię? No idę do sądu i mówię prawdę, jak było, że zachorowałam, że nigdy nie chorowałam, że tylko raz w ciągu 9 lat miałam spuchnięte kolano, później coś tam i że nic nie zrobiłam, że ja chcę dalej pracować w tym salonie fryzjerskim. Jednak no po prostu mój szef trzymał się swoich jakichś tam planów. Bardzo serdecznie dziękuję tej osobie, która mu doradziła taki ruch w moim kierunku wykonać, ponieważ trafił na Polkę nie tą, co trzeba. Kto mnie zna, wie, że cenię sobie sprawiedliwość co do mnie i do osób wokoło. Dlatego też powstała fundacja, która pomaga Polakom na emigracji też, żeby nienawidzę kłamstwa, złodziejstwa i takich różnych sytuacji. Dlatego mam swoje doświadczenie też w tej sytuacji pracodawca, pracownik i jak ja zostałam potraktowana, więc chętnie też pomagam innym osobom, które są w podobnej sytuacji. Więc no, na tamtą sytuację robię wszystko, żeby wrócić tam do salonu i w pewnym momencie już szef nie chciał iść na warunki, takie jakie ja mu przedstawiałam. Tak, ja mu przedstawiałam warunki, tak, bo on chciał mi dzwonić, więc on musiał zaakceptować to, co ja chcę. Nie ja, broń Boże. I sobie takiego coś przypomniałam, co mi kiedyś stary przyjaciel powiedział, że jeżeli zdałaś całe serce od siebie i poświęciłaś się i ktoś ci wyciął coś z twojego życia kawał lat,
a to nie jest twoja wina, nic nie spowodowałaś, że dana sytuacja nastąpiła, to zrób wszystko, żeby wycisnąć siódme, piąte soki i nie wiem, co tam jeszcze, nie? Także próbowałam. To była dla mnie też gra, próbowałam. Wyciągnęłam kwotę, po prostu to też sytuacja, ale to już długa historia, nie będę się aż skąd ta kwota, skąd sobie to wymyśliłam. Zaczynając tam pracę, klientka mi się kiedyś zapytała, ile on by musiał ci dać kasy, żeby stamtąd odeszła. No i coś tam wymieniłam, jakieś sobie auto nowe z salonu i poszła kwota, ale to było kupę lat temu, więc to, co kiedyś powiedziałam, tak jakby ta siła przyciągania przyszła do mnie w tym momencie, kiedy ja po prostu muszę wymienić jakąś kwotę. I pamiętam, ja byłam zapisana do związków zawodowych, więc adwokat ze związków zawodowych i pani się mnie pyta, Monika, no dobrze, ale co chcesz, wiesz, musimy ustawić swoje zasady. A ja mu mówię, jej mówię wtedy, tyle i tyle. Nie no, co ty, fryzjerka, tyle nie, w Holandii nikt tyle nie dostał. Ja bym to ja będę pierwsza. Tak. I się śmiała, nie da rady. I powiem szczerze wam wszystkim, że da radę. Jeżeli coś naprawdę w coś wierzycie i w ogóle. Sama jestem w szoku do dzisiaj, że to da radę, ale sąd wtedy zadecydował, że nic nie zrobiłam takiego, żeby mój pracodawca mnie mógł zwolnić z tej pracy. Ale że w tym momencie pracowała u niego pani, której ja załatwiłam pracę, pani, która sprzątała w salonie, chciała być też fair do mnie i mówi, Monia, jak ty wrócisz do tego salonu, to nie byś miała na czym pracować. Sprzedał krzesła, sprzedał farby, sprzedał wszystko. Ja wie, jest bingo dla mnie. Bingo dla mnie, bo w momencie, kiedy 8:05 dzwonię do sądu o wyrok sprawy, nie czekałam na adwokata, bo już nie mogłam całą noc spać, dzwonię i mi każą usiąść, że pani Mączka, że zostaje pani Indienst, że hefelicitie, bla, 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 bla. Więc co ja robię? Dzwonię od razu do mojego szefa, że hefelicitujemy cię, Ferlorenzak, gratulacje z okazji twojej przegranej sprawy w sądzie. Jutro morche ich ben ob der Werkflur um half neiche. Więc zadzwoniłam mu zakomunikować, że przegrał sprawę w sądzie i będę jutro u niego w pracy, czy mnie chce, czy mnie nie chce. Ja tam obędę dosłownie o 8:30 i koniec. Co on robi? Jego adwokat około 16:00-17:00 dostaje maila, że się zgadzają na moje warunki. Czyli można. Można. I co robię dalej? I zaczęłam po prostu już w momencie tego wszystkiego, już wiedziałam, że tak naprawdę nie będę chciała tam pracować, bo ten konflikt z pracodawcą był już tak naprawdę, już bym nie ufała, już źle bym się tam czuła. I postanowiłam po prostu już pomalutku pisać sobie biznesplan, to znaczy ja go po polsku w głowie, a później przeniósł wszystko na papier mój mąż, ponieważ pięknie biznesplany pisze i pomógł mi bardzo w tym. Musiał naprawdę napisać to, co chciałam, nawet jak próbowała coś zmienić, to do wywalenia i musi być tak jak ja. I no i co? Pomimo tego, że zaproponował mi, że może tą całą kwotę, co ja potrzebuję na salon, może mi po prostu pożyczyć, dać, co sobie tam chcę. Nie był jeszcze wtedy mężem. Ale moje ja, moja duma mi po prostu, jak zwykle, nie pozwoliło na to, ponieważ uważam, że facet dzisiaj jest, a jutro go może nie być i skąd ja po prostu takie, że tak powiem, kwoty milionowe, że tak powiem, wezmę, żeby z dnia na dzień komuś oddać, bo bym nie chciała znowu jakieś 5-10 lat komuś spłacać. Więc co robimy? Idziemy do biznesplan, jest napisane, idziemy do banku i na pierwszej rozmowie pan z banku mi mówi, uczy mnie, jak pisać biznesplan, a my po prostu ponad 100 stron, biznesplan jest rzucony, ja mówię, że ja już nie mam czasu, nie? I on do mnie mówi, no ale przyszliście razem, mówi, że może pan Brinkman, może dlaczego wy razem coś nie chcecie? A ja po prostu, czasami coś chlapnę bez zastanowienia, ale to jest w 100% zawsze prawda i to, co czuję od serca, więc było, że pan Brinkman dzisiaj jest, ale może jutro ja go nie będę chciała. I pan po prostu Brinkman pod stołem mnie kopie, że o co chodzi, tak? No, tak, to jest też w książce napisane dokładnie. Więc jeżeli ktoś naprawdę uważa, że dostałam salon od męża i w ogóle, no ja bardzo serdecznie zapraszam, możecie mi przyjść, pomóc też spłacać kredyt, nie ma problemu, więc także
już przestałam zwracać uwagę naprawdę na to, co ludzie mówią, bo wiem, jaka jest prawda i szkoda mi czasu i energii po prostu na to, żeby opowiadać. Kto ma, to może to przeczytać. Ale wiesz, to jest bardzo fajne, że napisałaś właśnie o tym w książce, że jednak czytelnik dowiaduje się, że wszystko wypracowałaś sama. Moniko, ja bym chciała przejść teraz do takiej innej sprawy. Wiele razy upadałaś i podnosiłaś się, tak? Niczym Feniks z popiołów. Powiedz, skąd czerpiesz siłę na to wszystko? Nie jeden by się już dawno załamał, wpadł w depresję, a ty jakby miałam wrażenie, czytając tą książkę, że każda porażka czyni cię coraz bardziej silniejszą. I to jest prawda. I nie wiem, nie mam do tej pory jakiegoś takiego definicji na to po prostu rozwiązania, ale za każdym razem, kiedy się jakaś trauma, kiedy jakieś coś wydarza, kiedy umiera mi bardzo bliska osoba, ja dostaję takiego powera, ja dostaję po prostu, jakbym miała miliony tych wszystkich aniołów nad sobą. I to stało się właśnie teraz, dosłownie parę miesięcy temu zmarła moja ukochana babcia. I to, że tak powiem, babcia, ale to taka moja prawdziwa mama i od małego bardzo nas wspierała, i gdyby nie ona, to nie wiem, jakby to było, ale znowu czuję się tak, jak za każdym razem, wtedy, kiedy spadam, muszę spaść, ten miesiąc mi nie ma, płaczę, ryczę, coś się dzieje, ale zaraz po prostu tak jakby te moje niewidzialne anioły mnie szarpią do góry, że ty musisz, tak jakbym musiała powstać, żeby pomóc innym. I to tak właśnie czuję, że właśnie i cały czas mój ten po prostu, ta korbka cały czas się kręci, kręci, kręci. I ja wam powiem, że teraz no, mamy luty, tak? A ja już jestem na przykład we wrześniu. Także nie wiem. Czyli planujesz, ale to jest bardzo ważne też w tym wszystkim. Żyję tak naprawdę i nie wiem co, nie wiem ile jeszcze mi dni zostało, nie wiem jak to wygląda, ale czuję po prostu, nie wiem co. Tak jakby każdy dzień miał być moim ostatnim dniem, nie wiem na co miała być przygotowana, ale chcę dać z siebie jak najwięcej, żeby po prostu wzmocnić, pokazać, zmotywować, zainspirować inne kobiety też do działania, tym bardziej na emigracji. Zamiast konkurować, zacznijmy razem współpracować w każdej branży. No, to jest bardzo ważne. Moniko, ja chciałam Ci zadać jeszcze na koniec ostatnie pytanie. Pytanie dotyczące kolejnej części Twojej książki, prawda? Bo zapowiadasz tutaj w tej właśnie pierwszej części, że będzie kontynuacja. Kiedy możemy się spodziewać? I czy już myślisz o tym, czy na razie odpoczywasz? Ja już zaczęłam kolejną część. Nie chcę za dużo zdradzać, żeby nie tutaj kiedy będzie, mam nadzieję, że nie za 15 lat ale jest coś, co mnie bardzo poruszyło i to jest po prostu koniec jednej sytuacji, która popycha kolejna sytuacja, gdzie znowu każdy znajdzie coś dla siebie, gdzie ten temat był, jest i będzie i to idzie dalej i się będzie napędzało, ale też prawda wzruszająca, która potrząśnie też nie tylko kobietami. To jest właśnie niesamowite, że pomimo wszystko, że jesteś tak znaną tutaj osobą, odważyłaś się na napisanie tej książki, już tak podsumowując, pokazanie tej właśnie swojej prawdziwej strony, prawdziwej historii życia. Piszesz też kobietom, ja w tym momencie nie mogę znaleźć książki, że są, o już mam, co jest bardzo fajne dla mnie. Jestem warta miliony buziaków, miliony uścisków, miliony zrozumienia, miliony miłości, miliony przyjemności, miliony wsparcia, miliony przyjaźni i miliony wartości. I teraz wydaje mi się, że mogłybyśmy, właściwie ty mogłabyś zaprosić, ja tylko objęłam patronatem medialnym twoje wydarzenie, które organizujesz i wydaje mi się, że też on jest też ściśle powiązany z tą książką, którą napisałaś, dlatego że jest to kongres dla kobiet, prawda? Z okazji Dnia Kobiet 11 marca i będzie można ciebie więcej usłyszeć niż w tym programie. Jesteś inspiracją na pewno dla kobiet i fajnie, że napisałaś tą książkę moim zdaniem, ale też fajnie, że będziesz mogła sama spotkać się z kobietami, z dziewczynami, które przyjdą i będą chciały Ci zadać takie pytanie. No i to będzie możliwe 11 marca.
Tak, dokładnie. Chciałam tylko jeszcze napomknąć tutaj, ponieważ żyjemy w takim świecie, gdzie te wartości wszystkie moich milionów poszły na bok. Każdy myśli o dolarach, o euro i o innych walutach. Jednak nie mając tych wszystkich wartości, po prostu tego zrozumienia i tych buziaków i bycia po prostu tego ciepła i na emigracji tym bardziej się to bardzo spotyka, nie mając tego wszystkiego, te wasze, wszystkie wasze, nasze biznesy nie będą miały po prostu, jeżeli ktoś tylko myśli o tych dolarach, euro, to daleko nie zajdzie, tak, bo sama wiem z otoczenia po prostu znajomych, każdy, kto na początku myśli tylko o zarobieniu pieniędzy i nie patrzy jak i po trupach i w ogóle, nie dojdzie naprawdę nigdzie, ponieważ wartości, które ja chcę przekazać kobietom, które przypomnieć, bo każda gdzieś w dzieciństwie, w szkole, czy 10 przykazań nawet, no każdy gdzieś jakieś wartości otrzymał, tylko może o nich zapomniał, zagalopuje się po prostu rytmem pracy i wszystkiego, ale najważniejsze jest, żeby po prostu być dobrym dla bliźniego swego i bardzo sobie to cenię i będę to nagłaśniać. I to nie tylko właśnie książka Jestem warta miliony, miliony fajnych wartości, zero centra nie ma tutaj. Dlatego bardzo serdecznie zapraszam wszystkich na kongres. Będą bardzo ciekawe osoby wypowiadać się właśnie po to, żebyśmy Polki razem się mogły zjednać. Bardzo brakuje mi tego. Obserwuję to od lat. Branża beauty rozjechana jest jedna na drugą. Nie tylko branża beauty, inne zawody. Jeden na drugiego gada i w ogóle jesteśmy mniejszością na emigracji w Holandii. Jeżeli będziemy się wspierać, będziemy razem jedną wspaniałą, piękną wizytówką, tak? I też nie słyszy się fajnie, jeżeli przychodzą panie do mnie z Urzędu Miasta Holenderki i mówią tak, bo tam jedna na drugą gdzieś tam coś mówi i ja to słyszę. To nie jest fajna wizytówka dla nas wszystkich. Jeżeli będziemy jedna dla drugiej chociaż troszkę miła, troszkę empatyczna i tolerancyjna i chociaż troszeczkę od siebie będziemy próbowali coś dobrego, cegiełkę dołożyć, to wierzę, że po prostu kobiety na emigracji będą naprawdę wielką siłą. I żebym miała z 300 kobiet chociaż nawet dwóm albo trzem pomóc i które pójdą moją drogą, to już będzie dla mnie wielki sukces. No to jest bardzo ważne, co powiedziałaś. To na ten temat to można by było kilka odcinków nakręcić na temat zawiści polskiej. No ale to właśnie najlepiej się nie koncentrować właśnie na tym, tylko na tym właśnie, co można zrobić, prawda? I to jest właśnie fajne, że to podkreśliłaś, że będziesz mogła też więcej powiedzieć 11 marca na ten temat. Możesz teraz zaprosić wszystkie panie i powoli będziemy kończyć nasz program. Chciałabym wszystkich bardzo serdecznie zaprosić i panów, i panie, ponieważ wśród listy sponsorów są też panowie, więc jak najbardziej jesteście mile również widziani. Panowie są tą tak naprawdę energią dla kobiet. Bez waszej tej męskiej energii kobieta też by nie czuła się jakoś super dobrze. Także panowie są naprawdę taką strzykawką tak dla kobiet. Uważam, że jeżeli ta dobra energia męska się kręci koło tej kobiety, kobieta też potrafi być szczęśliwsza i piękniejsza i ten. Także to jest wszystko razem połączone. Jeżeli ma pan w domu nieszczęśliwą kobietę, wysłać ją do nas na ten kongres, a przyjść razem z nią też. Naprawdę można wiele, wiele fantastycznych słów miłych usłyszeć i bądźcie tam razem z nami. Jeszcze chciałabym wspomnieć, że po kongresie od godziny 20 do, od godziny 20 do tak pierwszej, drugiej w nocy, skoro ja jestem warta miliony, a on ma tą jedną na milion, został zaproszony Bartek Wrona i on będzie, słuchajcie, na koncercie śpiewał nam jedna na milion, czyli każda z was jest warta miliony i jest tą jedną na milion. Zapraszam. I tak właśnie myśmy każdego dnia, nie tylko podczas oczywiście kongresu. Ja państwu bardzo polecam tą książkę. Ona nie jest tylko skierowana moim zdaniem dla kobiet, ale też dla mężczyzn. To jest to, jak upadać i podnosić się, a przede wszystkim jak realizować swoje
marzenia i pozostawać cały czas w tym wszystkim człowiekiem, prawda? Który też myśli o innych, nie tylko o sobie, nie jest skoncentrowany tylko na sobie. Tutaj jak Państwo przeczytają tą książkę, to na pewno odniosą to samo wrażenie. No i przede wszystkim to książka dla kobiet, które gdzieś utkwiły w jakimś miejscu i nie potrafią się z niego podnieść. To jest dowód na to, że zawsze można znaleźć siły w sobie i zawsze można realizować swoje marzenia. Wystarczy być tylko konsekwentnym i bardzo tego chcieć. Monika, dziękuję Ci bardzo za to spotkanie. Mam nadzieję, że jeszcze nie raz spotkamy się, prawda, na łączach albo też osobiście i porozmawiamy, dając Państwu właśnie przykład, że zawsze można. Jestem warta miliony. Wszyscy jesteśmy warte miliony. Wszystkiego najlepszego. Wszystkiego najlepszego. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam na kolejne programy Hoj Polonia w Fundacji Polsce Media. Proszę o polubianie tego materiału, łapki w górę, to pomoże się temu roznieść szeroko, a myślę, że temat wart jest tego i wart jest tego, aby Monikę obejrzało i wysłuchało wiele kobiet, wielu mężczyzn, wielu z nas. Dziękuję bardzo.